Siema, witajcie na kanale Git. Jestem Burzyk. A co? Dobrze. I Domen też jest. Zebraliśmy się tu dzisiaj, bo Acen każe nam jakieś gówno jeść. Jak ja nie lubię. Nie jeszcze gówno, tylko buldaka. W sześcioliterowej nazwie popełnił dwa błędy i mówi to przez dwa miesiące źle. Jak on mówił? Budlok? Buldoki. Budloki mówiłeś. Budlok mówił. To nawet. A to jest buldak. Buldak, ale no... Już jakiś czas temu zdobyły dużą popularność w naszym kraju, przede wszystkim te ostre, bo mamy tu takie najważniejsze trzy stopnie. Najsłabszy, czyli czarny, podwójny, czyli czerwony i jeszcze jest też czerwony w zasadzie. Potrójny, czyli najostrzejszy. Ja osobiście jadłem tylko tego. Dodatkowo widziałem, że gdzieś tam wpadały serowe, czy jakieś inne... Streszczaj się, bo się woda gotuje. Czy jakieś inne. No, w dzisiejszym odcinku będziemy próbować tego. Zrobimy go, rozłożymy na trzy miseczki i będziemy konsumować. No my tak słyszycie gwizdek? Ostatnimi czasy na średnio. Ura! Są to instant rameny o smaku ostrego kurczaka, koreańskie dodajmy, nie są to rameny japońskie. Ponieważ ja już kiedyś miałem przyjemność... Czyli tylko ja tego nie jadłem, to jaki jest sens tego materiału? Ale ja to jadłem parę lat temu i pamiętam, że paliło, no. I trochę tylko zjadłem. Zachował się, idź po to był ten. Przynieś jakiś talerzyk, żebyśmy to mogli zrobić. Żeby było przywitanie z tym. Dobra, idzie? Idzie. Dobra, czekaj. Ja może powiem o zestawie, który tutaj mamy. Poczekaj, bo w ogóle nie dodaliśmy, że to jest... Samyang buldak. To... Samyang to jest producent. To już zacząłeś. Taki polski Knorr. To już zacząłeś, to już poszło. Słuchajcie, mamy tutaj zestaw przygotowany profesjonalny, a mianowicie tak, miseczki, nie wiem po co cztery. Żeby do jednej odlać wodę z makaronu. A, dobra. Mamy buldaka czerwonego, którego nie będziemy jeść i buldaka czarnego. W którym mamy oczywiście w środku... Karty zrzuciłem. Moje karty, lato, lecą tam, wszystkie kary na mnie idą. Sosik. No i przyprawy. Mamy też tak. Trzy papiery ręcznikowe. Bo woda stygnie, to dawaj resztę. Nie, poczekaj. Trzy łyżki dla bułki. Dwa jabłka, kiełbasa, dwa bułki. Kiełbasa i czajnik. O, bułka z kiełbasą, by się tu Gerla, wrzucaj. A tam nie poszło chyba, czy poszło? Nie poszło na drugim kadrze. No, to zaraz pójdzie, jak będziemy jeść, to będzie najważniejsze. No dobra, już mogę za... Nie, mogę. To ja już włączam. Nie, bo trzeba go ustawić. Nie sięgnę. Sieć tam. Zalewaj wodą i pójdziesz ustawić. No wsyp może najpierw. Była tak w reklamie. Nie, no to na koniec musi spęcznieć. Zalewasz. Ty zalewasz. Jak mi ochlapał. Dobrze ci, bo to twój głupi pomysł. Nie, tego chcesz, żeby wlać? No tak, żeby pokryło ten. O! Na telefon leci. Wypali ci ekran tej gorącej wody. No bo już pływa, dobra. Pomemłaj to. Chlapu. Jeszcze trochę kamienia dla pewności. Pomemłaj ten makaron. Zaraz, no muszę iść drugi kadr włączyć. Niech dochodzi. Już się gotuje elegancko, jak w japońskiej restauracji. Koreańsko-japońskiej. Tak, na środek dostaniemy. Weź podnieś. Wyniosę czajnik, postawię to, żeby się nam biurko nie zniszczyło bardziej niż jest. A teraz następuje cięcie. Zaraz przyjdę. No nie, że niesmaczne coś będziemy jedli, jeszcze jakimś gównem. Hejter. Nie wiem, że ty jesteś światowy, ale ja mam w dupie to. W ogóle skoro jemy to jako makaron, to po chuj łyżki, a nie widelce. No nie wiem, czy nie. Pałeczki są do tego, a nie. Pałeczkę to ja mam w majtkach. Patrz, ja nauczę cię jeść pałeczkami. Masz te bardziej białe dla ciebie. A co, one są dla amatorów? Nie ma znaczenia. No. Mam je rozrywać, czy nie muszę? Musisz. Nie, no same się ściskają, to nie muszę tego rozrywać. Nie zła... Musisz je rozerwać. Dobrze, będzie. Moje są jakieś nieodpary, ale tam... Nieodpary, jedną... Bo ja mam chyba ze 40 zestawów pałeczek w domu. No i co, one są wielokrotnego użytku? No ja... Jeszcze poczekamy z minut. Teoretycznie jednorazowe, ale ja mam wielokrotnego użytku. Do zmywarki wrzucam i używam. Do zmywarki, odparzy. Ludwiczek w drewno wejdzie. Mniej więcej tak. Serio? Pałeczki w zmywarce myjesz? No. Recycle me, don't just throw me away. Someone else could use me again someday. A to już były chyba kilka razy myte. Jelgańsko. Tak, to zaczęła się zastanawiać. Panie. Już rozmymłany jest. Powiatu. Czekaj, zaraz to podleci. Bo... Nagrywać. O! Kurwa, spodnie co za. No jaki to amator. Spodnie to już woda sama jest, dawaj. Idę więcej papieru chyba. Iść. Bo za dużo tej wody tam nalałem. No właśnie o to chodzi, żeby wylać całkowicie tą wodę. Dobra, tak idealnie miseczka. Słuchaj, to wywar jest dla
Czekaj, bo idzie z tej strony. A tu trzeba całkowicie? Ja to z wodą rozmieszałem. No nie, bo tak to będzie... A co chcę, jaką makaron to jeść, żeby było ostrzejsze? No tak, no bo ramen to generalnie makaron, jest tak na marginesie, a nie zupa. Tak? Tak? To u nas w restauracjach oszukują. Tak, bo... O kurna, no lejesz tu, panie, no! Nie, zróbmy inaczej, przełóżmy najpierw to tutaj, a potem wlejemy to tutaj. Ale makaron do miseczek? Wymieszasz, to najpierw dorób, niech to stoi w tej miseczce. Ale to chyba z wodą byłoby lepiej dorobić. No nie. Jemu chodzi o to, żeby to było jak najostrzejsze, to jest jego pomysł. Nie, no tak, tak to robili na tym, na TikToku. Gdzie tam przelewasz? Jeszcze jedną. Ja to rozmieszałem normalnie z wodą i potem odcedziłem. Dobra, nie, no ja też jak mieszałem, robiłem gorące kubki knora, takie w formie makaronu, to bez wody już mieszałem. Teraz tak. Dzisiaj jemy pałeczkami tylko. Chyba z pałeczkami, kurwa, będę tu jadł. Dwoma. Z pałami. Pałami to ty siedzisz w godzinie pracy. Zdjęcia są, dowody są. Ale ukąsił. Akurat dzień przed musiało wyjść, no. Czekaj, to przeleję tu. Ostry jak żyleta. Tylko chodzisz i przelewasz z jednej miski do drugiej. Po co ty to tam przelewasz? Bo jakiś alchemik młody się w nim obłóż. Żebym mógł to zabrać z tą. Jakąś tajną miksturę robi. Jezu, jakie gluty, co to jest w ogóle? Sos. Przyjmij jeszcze jedną miseczkę tam z tyłu. A gdzie odłożyłeś tam w szafie? Tak. Powinien być jak książulą, a Burzyk ugryzie i wyłączy nagranie. Bez słowa. Dobra, już. Całość? No tu jeszcze, zobacz ile zmarnowałeś. Idę po papier jeszcze. To jest to ostre właśnie, tak? Tak. Idę po więcej papieru. Fajne te miseczki, to na ognisko będę musiał takie miseczki sobie zakupować. Sezam. Nie wiem skąd ja to kupiłem w ogóle. Jeszcze chwilę. Sezam jest słodki, to będzie takie trochę teriyaki może. Proszę, jaki master chef. A dźwięk tam idzie? Ktoś zweryfikował? Idzie. Ale ty, ale miałeś rację, bo miało mi przeczyścić zatoki, to może się uda. Papieru więcej? Panie Danielu Maczek, gdybyś czyścił zatoki, to od razu masz. Będę furgotał aż. A ten drugi to co to jest za flake? To są przyprawy, sezam. Czekaj, ja to mogłem Samsungiem nagrywać z góry, o, bo tak mieszasz ładnie, poczekaj chwilę. Tylko też nie nagrywałem, jak nagrywałeś tego dziwnego czegoś. No to nagrywałem. Ja nagrywałem. Dobra, no nagraj jak mieszam. Albo twoim nagram, to będziesz miał od razu u siebie. Dobra, już tam. Ty, bo to ładnie wygląda. A jaki chef kuchni. Master chef. Lubię czerwone makarony, zawsze lubiłem. Ten nigdy tego nie polubisz. Przerzucamy do miseczek. No wygląda to ładnie, no. Taki właśnie sklejony. Bo jest nieporozdrobniony i będzie teraz jak spaghetti. Super, mamy pałeczki, na pewno się do tego nadadzą. No przecież to się pałeczkami je, człowieku. No ale jak ma to rozłożyć, jak to jest wszystko jedna długa... Ja będę gdzieś nożyczki. Ja będę jedną trzymał. Nożyczki. No i dobra. Tam są nożyczki, idź po nożyczki. Za daleko są wbite w pudełko, już damy radę. Rozgryź je. Czekaj, tu je przednie. Poczekaj. Trzymasz? Szymon, czekaj. Jak spaghetti nabiera na łyżeczkę. O, profesjonalnie. To twoja porcja, przydzielił Burzykowi. Ja tu złapię, przytrzymam. Dalej, jak profesjonalnie. No kurwa. Rzucaj tam. Najwięcej tego i jeszcze sobie tego sosu dałem. Sosu też sobie dałem. Sosiwo mi nalał. Dawaj jeszcze trochę sosu. Pieczeniowy, ciemny. Dobra. Ciemniutki, fajniutki, ale tutaj mamy taki pierdzielnik na tym stole. Ten dramat, może to czekajcie, to ja mam na palcu. Co, zabieramy się za konsumpcję? Zabieramy się za konsumpcję. Smacznego. Dziękuję. No. Super, jestem, uwielbiam utrudniać sobie jedzenie jakimiś dziwnymi sztućcami. Nie, no, wiesz, zobacz jak ładnie, no tak się nabiera. A jak się chlapnę... Nie umiem tam. O, czuć ostrość. Ale będzie mlaskanie w tym filmie, bo jest. Ogólnie Azjaci mlaszczą jak jedzą, zwłaszcza ostre. No się im to nie przeszkadza? Nie. Już, ciężko jest makaron do zmlaskania.
Ale to jest jeszcze ten poziom ostrości, który lubię. Jak dojdzie? Dokąd? Chyba do tyłu. Dobra. Naprawdę smaczne. Słodkie. To jest kolejny materiał, taki jak o burgerach nagrywaliśmy ostry. Jest jeszcze dwójka. Dwójka jest. Ja generalnie lubię ostre jedzenie, więc to nie... Ja ostatnimi czasy opuściłem ci trochę jedzenia ostrego. No nie zrobił na mnie wrażenia, no. Na mnie zrobił, bo smaczne. A to ważniejsze niż to, że ostre. Bulgar czarny. No i jak mam teraz te końcówki nabierać? No tak. Wygląda jak debil. No, ale on ma cały czas złączone te pałeczki. A są nawet takie, panie Danielu, specjalne sticky. Znaczy takie szczepienia dla ludzi, którzy nie umieją jeść pałeczkami, żeby im się nie rozchodziły. I tak jak masz teraz. No właśnie. Ale japę trochę piecze. Ale to jest takie przyjemne jeszcze. To dochodzi. No już. Nie czuję przyjemności. Już na mnie morda piec. Już mnie też. Teraz trzeba chwilę poczekać. Uwaga. Już glut leci. Przeczyszczony. Nie przyniosłem wody. No dobra. No właśnie nie. No zaczyna dochodzić, no. O. Dochodzi. Najbardziej czuję po języku. Język nie pali. Ja po ustach. W gardło mnie też trochę zaczyna. Jadło się to bardzo przyjemnie, ale zaczyna dochodzić, już nie jest tak przyjemnie. No nie. A ciekaw jestem dwójki, bo tego ja jadłem to i przeżyłem. Przeżyłem, jak widać. Ciekaw jestem, jak dwójka i trójka. Nie, no to trójka to już na pewno nie będzie przyjemna. Samyang buldak, makaron instant ramen o smaku ostrego kurczaka. Ciężko się mówi, bo język piecze. On jeszcze je, to jeszcze nie czuję. Zaraz skończ mymlać. To ja mu się podniósł ten. Ja sobie po kluseczkach jeszcze dojadam, ostatnich takich wyłapuję. Podniósł mu się poziom ostrości. Że ma tolerancji na ostrość. No to było smaczne. Takie teriyaki. Ale ostre. Wiesz, ale ostre? To jest jeszcze ten poziom ostrości, który mogę zjeść. O. Da się to przeżyć, tak? No czuć, że piecze w mordę, ale... Ale ma też smak. Ale ma smak. Czujesz smak jeszcze, bo nie przebija się. Niektóre są takie, że już tylko piecze i nie czuć smaku. Ale czuć, że jest ostre. Takie w skali od 1 do 10, panie Danielu? Ty jeszcze chwilę poczekaj. 4? Panie piąteczkę bym dał. Ja też bym dał piątkę. Piąteczkę, bo jest mocniejsze niż jalapeno. No, ale tamto jest niedobre. Jalapeno jest niedobre? Nie. Jalapeno. 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 Znaczy wiem do czego pijesz oczywiście. No. No dobra, to jest dobre. Znaczy powiem tak, da się to zjeść bez przepijania, popijania. Znaczy wypiłbym teraz jakiegoś mleczka albo coś. Bo a ponoć ludzie mówią, że mleko właśnie niedobrze robi na ostrość. Dobrze. Że tylko tymczasowo łagodzi, a potem to... No tymczasowo, ale w danym momencie przez chwilę łagodzi faktycznie. Nie, to bez popity. Nawet całe bym da się zjeść buldaka czarnego bez popity, przetestowane na trzech różnych poziomach ostrości, Adsona, Burzyka i moim. Mi się wydaje, że taka piąteczka. Jutro powinniśmy dograć, co się działo wieczorem. No to nie, trzeba każdy indywidualnie w kiblu. Tak, tylko wrzucasz na ten. U mnie wszystko w porządku, panowie. U mnie wszystko w porządku. No co, za tydzień próbujemy dwójkę. Nie, no bo trzeba. Ona nie będzie smaczna, bo... A jaki tam jest smak? Tu jest napisane, widzisz? To jest... No to jest tak dokładnie to samo. Nie, tam było co innego napisane. Smażony ramen. No, smaku ostrego kurczaka. No tam też jest o smaku ostrego kurczaka. Hot chicken flavor, no tak. Tylko, że jest jakiś wyższy poziom... Spicy razy dwa po prostu. Masz ten jest z bombą, nie? Ten już jest wkurzony. Czyli będziesz tu miał po prostu skowila. Popatrz, ten trochę pali mordę, a tamten już z dupy będzie palił. A ciekawe, czy jest tak. To poziom ostrości. Trzeba by gdzieś w necie pewnie sprawdzić. Możesz znaleźć w internecie i po prostu wpisać, jak ludzie oceniają. Ile tam ma tego, jak to się nazywa? SHU. SHU, czy co tam było? Nie, no da się. To jest tak, habanero i chili. A u ciebie? No właśnie będzie tu. Ekstrakt zielonej herbaty. Pokazuję na górę. No tu też jest. Olej z nasion papryki. A, jest. Olej z nasion papryki chili, czosnek. Oleożywica z papryki chili, substancja curry i tyle. No to ciekaw jestem, czy to faktycznie będzie dwa razy ostrzejsze od tego? Ja zapamiętałem, bo czerwonego parę lat temu próbowałem i było ostrzejsze faktycznie. Pamiętam, że ostrość była większa.
Zobaczymy, czy dobrze ją zapamiętałem. Ale takie naturalne składniki. Bardzo naturalne, sproszkowane, sproszkowane w glucie jakimś. Ale, no jak... ale to nie ma mniej kalorii. Czerwony mniej? Tak. Bo szybciej wysyła. No bo ten był słodki, tu był jakoś dosłodzony, a ten nie będzie słodki już. Ten nie wygląda apetycznie, ten wyglądał apetycznie. Czarny do akceptacji, ze smaczkiem można zjeść. Jak ktoś lubi pikantne potrawy oczywiście. Tak, to, no prawda, to... To przede wszystkim. A dodatkowo widziałem, że są jeszcze serowe i jeszcze jakieś inne. A to smaczne takie nawet. Smaczne. I wcale czarny nie jest buldak. Ja lubię czasami chińską zupkę, tylko śliny dużo mi się teraz wytwarza. Ale dzisiaj miałeś problem, bo dzisiaj ślina nie wytwarza. Teraz tego wafla byś zjadł, teraz mam nadmiar, teraz mam to nadmiar. To za tydzień te wafle weźmiemy suche, te suche do przegryzienia. Tak, do przegryzienia. Ale mi trochę gluta leci. A to mi nic. Nic ci nie ruszyło? Nie, znaczy smaczne, ale nie czuję, żeby mnie paliło. Nie, teraz już na przykład w ogóle mi przeszło. Teraz już... To było po prostu smaczne, to mi nawet smakowało. Mówię, smaczne. Piąteczka bym powiedział. Piąteczka, no stary, to jakie są, to dziesiątki byłyby niezamocne, a przecież są jakieś potwornie ostre. To dziesiątka to chyba taka, piątka w twojej skali, tego co jadłeś. No w mojej też, w mojej piątka, moje 4-5 w mojej skali takiej. Ale w środek, no, w mojej skali ostrości rzeczy. Tu. Jutrzejsze co było, jadłem. To kebaba jakiegoś ty dostałeś. Burgera ci dowalili, po złości. To nie, panowie, to ja jadłem takie papryczki, samą papryczkę jadłem ostrą i to było jakieś 10 lat temu. To jest przyjemność. Nie, bo chciałem sprawdzić ostrość tej papryczki, bo każdy mówi, że jest taka ostra. I nie dość, że zjadłem tą papryczkę tak, podrapałem się pod nosem, podrapałem się przy oku. Ludzie! Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Nikt nie atakuje Jasnej Góry. To było po prostu... Ludzie, kochani! Tu nikogo nie ma! Ja byłem ślepy, głuchy i wszystko mnie piekło. Była ostra. Była ostra. Nie pamiętam, jak się ta papryczka nazywała, ale to był wtedy taki w moim rankingu 10, a to jest taka piąteczka. To było fajne, to mi pasowało. No to co, za tydzień próbujemy czerwonego. Zgadzam się. Do zobaczenia, dajcie znać, czy buldaka już żeście kiedyś próbowali, jakiego, któregoś, czy robią na was wrażenie ostre przyprawy, potrawy, czy nie. Siema.